Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu, firma Meblarz, Lubin, ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Sejniku, witam i zapraszam na informacje sportowe. Miedź Legnica za porozumieniem stron rozwiązała kontrakt z Brazylijczykiem Aleksandrem. 21-letni zawodnik dołączył do Miedzi przed obecnym sezonem i wystąpił w 21 spotkaniach pierwszej drużyny, z czego 4 razy wyszedł na boisko w podstawowej jedenastce. Wcześniej występował w zespole młodej ekstraklasy Śląska Wrocław. MDK Olimp Lubin zorganizował dla mieszkańców naszego regionu dni otwarte. Każdy mógł zapoznać się z tajnikami szermierki. Dni otwarte MDK Olimp Lubin już pierwszego dnia przywiodły sporą liczbę zwiedzających. Osoby w różnym wieku miały okazję stanąć na szermierczej planszy i zmierzyć się szpada w szpadem z innymi amatorami tego sportu. Taką szansę miały również reprezentantki GGHM Metrako Zagłębia Lubin, Paulina Tracz i Agnieszka Robótka. To niespełna 10 minut walki, ale widać ogromne zmęczenie na waszych twarzach. Tak, to prawda, zmęczyłyśmy się. No nie powiem, ten sport też wymaga wkładu wysiłku, ale bardzo fajne, miłe doświadczenie. Ja bym tylko do tego dodała, że przez ten strój też jest bardzo gorąco. A resztę no, trochę polecam, na pewno nie raz jeszcze tutaj zawitamy. Trening wicemistrzyni Polski tym razem prowadził Oleg Bugajenko. Dzięki telewizji, współpracy, cały sport w Lubinie, sądzę, właśnie tak powinien wyglądać. Współpraca, pomóc sobie nawzajem i nasze miasto będzie iść do przodu. Wynik spotkania pomiędzy szczypiorniskami Zagłębia zakończył się wynikiem 5-4 na korzyść Pauliny Tracz. Młodzicy Amico Lubin rozpoczęli rundę wiosenną. Podopieczni Marcina Dudziaka w ostatnim czasie spisują się bardzo dobrze. Od początku rundy wiosennej młodzicy Salezjańskiego Centrum Sportowego rozegrali 5 spotkań, z czego wygrali 4 i jedno zremisowali. Z uwagi na to, że gramy o rok i 2 lata młodszymi chłopcami, to można powiedzieć, że chłopcy na razie sobie radzą bardzo dobrze. Starają się wywiązywać zadań technicznych i taktycznych, które zostały nałożone w trakcie meczu i na zajęciach, więc na razie jesteśmy dobrej myśli. Młodzicy Amico Lubin trenują na Orliku przy ulicy Szpakowej w Lubinie. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia już jutro. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.